Top 10 zawodów przyszłości. Świat zmienia się bardzo szybko i potrzebuje kolejnych nowych zawodów. Oto lista 10 zawodów, które jeszcze nie istnieją, ale kto wie, czy za kilka lat nie będziesz pracować w jednym z tych zawodów. Miejsce pierwsze. Mechanik pojazdów autonomicznych. Pojazdy, które jadą same, bez kierowcy, to przyszłość transportu. Ale te samodzielne pojazdy nie naprawią się same. Jako mechanik pojazdów autonomicznych będziesz naprawiać takie pojazdy, więc musisz znać się nie tylko na mechanice, ale też na informatyce. Miejsce drugie. Mentor medyczny. Wszyscy mamy do czynienia z lekarzami i doskonale wiemy, na czym polega praca lekarza. Ale czy wszyscy pacjenci słuchają zaleceń lekarza? Jako mentor medyczny będziesz pilnować, żeby pacjenci brali leki przepisane przez lekarza, stosowali odpowiednią dietę i robili wszystko, żeby żyć zdrowo i żeby nie musieli zbyt często wracać do lekarza. Miejsce trzecie. Personalny tłumacz medyczny. W przyszłości pacjenci będą leczeni coraz bardziej indywidualnie. Jako personalny tłumacz medyczny pomożesz lekarzowi w doborze leków dla konkretnego pacjenta, ponieważ będziesz dokładnie znać jego geny i będziesz wiedzieć, co zadziała na pacjenta najlepiej. Miejsce czwarte. Instalator biofilmu. Biofilm to mieszanka małych organizmów, takich jak bakterie, która przyczepia się do różnych powierzchni. Już dzisiaj biofilm pomaga w walce z wyciekami ropy do morza. Jako instalator biofilmu będziesz przygotowywać powierzchnie w biurach i prywatnych domach po to, żeby mikroorganizmy chroniły nas przed pleśnią, przetwarzały odpadki, a nawet wytwarzały energię. Miejsce piąte. Przewidywacz trzęsień ziemi. Trzęsienia ziemi były, są i będą. I mimo postępu technologicznego, niestety nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich. Jako przewidywacz trzęsień ziemi wykorzystasz wiedzę z geologii w połączeniu ze sztuczną inteligencją, aby odpowiednio wcześniej ostrzec o zbliżającym się trzęsieniu ziemi. Miejsce szóste. Rewilder. Przywracacz natury. Widzieliście kiedyś opuszczone budynki i zamknięte fabryki? Często straszą swoim wyglądem. Jako rewilder, czyli przywracacz natury, zadbasz o to, żeby natura jak najszybciej odzyskała takie miejsca. Sprawisz, że wyrośnie tam las, oddasz teren odpowiednim gatunkom roślin i zwierząt. Zawód przywracacza natury wymaga wiedzy z zakresu rolnictwa, biologii i zoologii. Miejsce siódme. Kontroler ruchu dronów. Na niebie robi się coraz gęściej od dronów. Przecież już dziś drony robią zdjęcia i dostarczają niewielkie paczki, a czasami nawet walczą. Jako lokalny kontroler ruchu dronów będziesz dbać o to, aby w Twojej okolicy drony poruszały się bezpiecznie, a ich trasy nie były zbyt długie. Miejsce ósme. Inżynier śmieciowy. Jako ludzkość produkujemy już dziś ponad 2 miliardy ton śmieci rocznie, a w 2050 roku być może będziemy ich produkować prawie dwa razy więcej. Co robić z taką górą śmieci? Pomożesz nam ze śmieciami jako inżynier śmieciowy. Podpowiesz, co robić z odpadkami, aby jak najlepiej wykorzystać je ponownie. Jeżeli już naprawdę nic się z nimi nie da zrobić, znajdziesz najlepszy sposób na bezpieczne i efektywne składowanie śmieci. Miejsce dziewiąte. Twórca organów. Już dziś osoby po wypadkach korzystają z robotycznych protez, na przykład protezy ręki. Jako twórca organów wyhodujesz dla swojego klienta organ, którego będzie potrzebował w przyszłości. Jeżeli Twój klient ma chore serce, dokładnie przebadasz jego geny i za pomocą druku biologicznego odpowiednio wcześnie wyhodujesz dla niego nowe, żywe serce, prawie takie samo jak to prawdziwe, tylko zdrowe. Miejsce dziesiąte. Psycholog bazy księżycowej. Prędzej czy później ludzie pewnie wrócą na Księżyc i założą tam bazy. Bycie tak daleko od domu w zupełnie innych, trudnych warunkach to duże wyzwanie dla osób mieszkających na Księżycu. Jako psycholog bazy księżycowej zadbasz o dobre samopoczucie psychiczne mieszkańców bazy. Kieruj się na Księżyc. Czy widzisz się w którymś z tych zawodów przyszłości? A może masz pomysł na inny zawód, który jeszcze nie istnieje? Daj nam znać!